zawodowych przy łąkach w ramach zadań powierzonych dla 2014. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Skowrocza wypisuje projekt pracy remontowych w żłobkach w ramach zadań powierzonych na rok 2014. Paragraf drugi. Kolejność prac ilustruje załącznik nr 1 do numeru uchwały. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A kolejność prac remontowych w żłobkach na 2014. Komentarz. Jest następujący. Pierwsze. Żłobek nr 14 ulica Świętowicza. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie przyłącza wody do budynku wynikające z decyzji komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Druga pozycja. Żłobek nr 2 ulica Piastowska 47. Wymiana dwóch sztuk drzwi. W salach. W drugiej grupie oraz wymalowanie czterech sal banialno-sypialnych. I pozycja trzecia. Żłobek nr 18, ulica Mazowiecka 30. Wykonanie wentylacji do pomieszczeń szatni dzieci, personelu, jadalni, sypialni oraz kontynuacja wymiany okien balkonowych sypialni. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, czy jest wiadomo, jaki jest koszt wykonania tej dokumentacji projektowej? Bardzo trudno do określenia, dlatego że zakres, nie znamy zakresu tego. Dlatego jest tu problem. Jeszcze mam takie pytanie, czy... No to przepraszam, że tą kwotę, ta kwota, która nam sami powierzona, przekroczy. Przekroczy, myślę. Koszt przekroczy. Tak, wykonania tego projektu. A jeszcze mam takie pytanie, czy jest już wiadomo, że wykonanie tego przyłącza wody będzie wystarczające do tego, żeby... Bo tam jeszcze jest kwestia tego... Chodzi o hydranty. Tak, chodzi o hydranty, ale one następnym etapem jest ta klatka spodowa. Klatka spodowa. To jest pierwsze. No ona jest tak czy inaczej do zrobienia, tak? Bez względu na to, czy tam później będzie ta klatka schodowa robiona, tak? Bo to jest wymóg najważniejszy. Więc tutaj nie ma żadnej dyskusji do tak. Ja jeszcze może tu zupełnie byłem ostatnio akurat w przedszkolu, w żłobku nr 2 przy ulicy Piastowskiej. Faktycznie tam te drzwi są zastrzeżone ze strony PSP, że one się otwierają nie do końca i to grozi jakimś tam niebezpieczeństwem. I faktycznie te cztery sale są do wymalowania. Mało tego, jeżeli chodzi o instalację czesnego ostrzegania, te kosz wykonała to Fundacja Uniwersytetu, także oni nie brali udziału w kosztach tej inwestycji. Fundacja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście, bo to jest na terenie Piasta, czyli Akademika Fundacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także to tak wygląda. A jeżeli chodzi o trzeci żłobek, to też wynika z kontroli strażaków. Można? Pytanie? Bardzo proszę. Tak. Miałem pytanie, bo w zadaniach priorytetowych w punkcie 6 mamy ten sam punkt dokładnie. Czy to jest jakaś pomoc? Nie, to nie jest pomoc. To jest celowo tak zrobione, dlatego że mniej więcej 2 miliony co roku jest powierzone na zadanie. Teraz mamy ranking dotyczący żłobków. Jak nam przyjdzie kwota, która będzie prawdopodobnie około 14 tysięcy, no to to zadanie pochłonie tą pozycję numer 1. I tak zresztą w zeszłym roku tak samo. Tak samo. No więc już my myślimy jakby na wyrost, żeby to byli po prostu te zadania inne też były realizowane w żłobkach, skąd nie wpisaliśmy priorytety. Bo to jest ranking, to o żłobkach teraz robi co... Czy sensem było wpisywać, skoro z priorytetu na pewno to zostanie zrobione, no bo priorytety są raczej niezagrożone, czy sensem było wpisywanie tego do powierzonych później jeszcze kilka z tego samego zadania? Bo priorytety są raczej niezagrożone i jest kwestia chyba jasna, że zostało tu przydzielone 10 tysięcy, w związku z tym, no to po co wybierać to samo zadanie? No to po to, że nie wpiszemy w zanawów, że są ranking, bo żeby nie zadaliśmy nie podali, na to nie było, że ranking, bo to tam zadanie numer 1. Możemy wykreślić te dwie pozycje. Ale nie wiem, w tej chwili. Zostawić to, bo i tak jak zrobimy z tego, to ja podejrzewam, że ten projekt, o którym pan przewodniczący pytał, będzie znacznie niż myśmy przewidzieli, bo nie mamy więcej środków.
Czyli po prostu trzeba by było częściowo to sfinansować z priorytetów, częściowo z powierzchni. Taki jest zamysł, tak? Tak go rozumiem, że on jest tutaj... Alternatywny. Problemem. No w pewnym sensie obrony od pana Sienkiewicza nie problem, i nie wiadomo też, czy tego wyniknie. Przyłożyłem się pierwszy raz od paru lat do Roberta Piastowskiej, który nigdy się nie zgłosił. Chcemy Rozumiem, tylko nie ma takiej sprzeczności, bo mamy dwa zadania takie same dokładnie w dwóch różnych punktach. Więc o to mi chodzi, czy tutaj nie występuje jakaś sprzeczność, na który nie wiem, na jakiejś ktoś przyczepił do tego, że mamy tu zadanie takie, że my sobie tutaj teraz to tłumaczymy, że nam zabraknie do tego, ale jeżeli ktoś to weźmie przeglądy, to jest dobrze, no to jak? Że tak macie to samo zadanie i powierzone to samo zadanie. Więc może jakoś inaczej go, nie wiem, może gdzieś dołożyć, czy coś inaczej sformułować, żeby nie było problemów, że mamy dwa identyczne zadania w dwóch różnych środkach finansowych. No ale może to, znaczy, może tutaj dopisać, że to jest dofinansowanie zadania priorytetowego. Nie, nie, no może to określa w ogóle. Rozumiem, że chodziło o to, że jeżeli na, teoretycznie, chociaż jest to praktycznie niemożliwe, inwestycja, która jakoś będzie zrobiona w roku numer 14, nie pochłonęłaby wszystkich środków, to wtedy zrobił nowy stąd i tutaj by te środki się zwolniły, tak, z tego zadań wykonania. Więc jak rozumiem, że chodzi o zachowanie takiego luzu decyzyjnego i zapewnienie realizacji. Tak. To nie jest teraz zły pomysł. Też tak może. Nie chodzi o to, że jest zły pomysł, bo pomysł jest dobry, tylko że to są dwa identyczne zadania. Właśnie o to chodzi, że to może pomysł jest dobry, jak zabraknie tutaj, to weźmiemy z tych, no to wiadomo, tylko że chodzi o to, czy ktoś się nam tego nie zarzuci, że mamy takie dwa jednakowe zadania. No ale nie, to jest moje pytanie, nie muszę znać. Znaczy to zadanie, to jeszcze jak nie decyduje o realizacji, bo to jest to kolejny szkoda. Tak. Kolejny, jeżeli chodzi. To ta kwestia się wyjaśni we wrześniu, wtedy kiedy będziemy przyznane kwotę działu spraw społecznych nam przyśle, że taka kwota jest przyznawana. No i będzie wtedy, że w związku z podjętą uchwałą dnia i tak dalej wskazujemy jako do realizacji zadanie numer 1. A te dwa zostały zrealizowane z tego. To jest, taki, no to jest właśnie taka karta, że nie podaje nam kwoty już dzisiaj, bo gdyby nam dzisiaj podali, gdybyśmy już pisali, to ten dłobek numer 13 nie byłoby sprawy. A my wpisujemy ranking, no to na rankingu zawsze dajemy te zadania, które naszym zadaniem, są najważniejsze. Bo tam oczywiście mamy jeszcze inne propozycje zadań na żołobków, ale no wybraliśmy te, które są najważniejsze. Ale dobrze, że czujność radnych jest wysoka. Jest najgrywa. Profesor Davis jakoś ten zamawiać, czy permanent. No właśnie. Tylko jeszcze nie wiadomo, kto to powiedział. Czyli rozumiem, że nie zmieniamy nic, tak? Jaka jest propozycja komisji? No, ale wniosku nie ma o żadną poprawkę. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.